Nie wiem, czy zostanę wysoko oceniona, ale jestem bardzo szczęśliwa. Ostatnio nagrywałam wszystkie 24 szopenowskie preludia, więc obecnie są to dla mnie najważniejsze z jego utworów. Koncert z Franzem Brüggenem zagrałam bardzo dawno temu. Byłam bardzo młoda. Miałam może 13 czy 14 lat, więc nie pamiętam wszystkich szczegółów. Ale wiedziałam, że to bardzo zasłużony dyrygent i był to wielki zaszczyt. Najbardziej pamiętam to, że grałam na fortepianie historycznym. Było trudno mi nauczyć się na nim grać. Granie na takim fortepianie jest fascynujące. Zawsze ćwiczymy na instrumentach współczesnych, ale powinniśmy znać także te z dawniejszych epok. Ja lubię grać na wszystkich. Czuję, że zmieniłam się od czasu ostatniego konkursu. Przecież minęło już 5 czy 6 lat. Ale teraz zastanawiam się, po co ja tu wróciłam, skoro to wszystko takie stresujące. Chyba coś mi się pomieszało. Ostatnio cały czas byłam w Japonii. Nie mogę wrócić do Stanów, ponieważ tam wciąż obowiązują restrykcje i nauczanie zdalne. Uczymy się więc ciągle przez Zooma i inne aplikacje, więc trudno naprawdę zrozumieć, co nauczyciel chce przekazać. Mam kilka koncertów w Japonii od razu po konkursie. Zdarzyły się również i przed nim. W przyszłym roku lecę koncertować do Szwajcarii. Wydaję też w sierpniu nową płytę i będzie na niej wyłącznie Chopin.